Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy niesamowite przygody pana Helsinga. Klasyk Furii, żółta substancja wskazuje poziom Furii, co żółta substancja tak, że naciśnij teraz, aby przejść spację, aby wykorzystać Furię. Wzmocnienia, w życiu Furii, kolejna technologia na drogę efekt, na przykład dużo muszę dodatkowo wrażenia, ale z tego jak będzie. Okej. Przejący cios. S. Aha, że pewnie spacja i S, żeby aktywować. Kurde, chciałem grać na klawie, ale jak tak. Ale jak tak patrzę, to się gra kurde gorzej. Co się. Chodzę na strzałkach, a nie na myszce. To jest trochę dziwne. Otwieram. Otwieram po prostu klikając. Kurde! Chyba do tego pada będę musiał wrócić. To może na koniec odcinka. Na koniec, na następny właściwie. Surrender. Wow, co jest? Less soul. Krytyczne odpory na trucizny i okej, pod tu się leczę. Oh, a gruesome puzzle. Let me see. The wagon was attacked by the soldiers. And werewolves. No, the distribution of the paw prints is all wrong. They just rushed in and out. Did you just say distribution? And this track here? It's deeper. The beast was carrying someone. I'm impressed. As you should be. Right. Let's go find us a werewolf lair. Okej, okay. Czyli rozumiem, to pewnie było. O, w Ricolach się w ogóle nazywa ten przeciwnik. Nie, to nie jest w Wilkołach, tylko w Ricolach. A nie, czekaj, dobra! Mogę lewym chodzić, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Może jednak nie będzie aż tak źle. Zależnie, czy walczę, czy zwyczajnie, to albo atakuję, albo chyba się tak chodzę. Mamy tutaj myślę, że zostaw! I need healing potions. Okej. Okay. Nieźle mnie wymucił ten jeden. Średni. Dobra, bo ja nie chcę zginąć. Leczenie proszę. Bo niestety kolejne leczenie będę miał. Czy podniesie będę miał za 3 minuty dopiero. Srebro skóry w Ricolach, proszę, proszę. Jakiś taki boss powiedzmy. Lecz się. Na part. O, bo ty, czekaj, właśnie, może jestem głupi teraz, czekaj. Gdzie jest ten? Jak zmienić broń? Będę zaraz zginę, a wolałbym tego nie zmienić. Co jest? Co tu wystawiłem? I don't have any healing potions. A, to jest pod tym, dobra, jedynka, dwójka. Dobra, padł. Zbroja stworzenia skóry, miedziany pierścień, skórzany pas. Okej, okay, pod Tew jest jakiś miejski portal. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, czy to będzie działało tak samo jak w Diablo. Że będę mógł sobie, wiecie, postawić taki mały ten. Taki teleport, jeśli trafisz do miasta, czy to jest taka na przykład w Drakenzangu, że jest tylko chwilowe.
Ale kurde to, tam walkę z grupą. Okej, zabili mnie. Dobra, za darmo odwróć się w mieście. Za połowę... Odwróć się tutaj za tyle, za połowę tego odwróć się w punkcie. Nie, odwróć się tutaj, dobra. Proszę eliksir, Q albo W, ja. To bym sobie zmienił do tego. Daj zmienić broń na pistolet, kurde. 3 sekundy. No i pięknie, zabiłem 3-1 ciosem. Lubię to. Okej, pokaż mapkę. Co miałem? Jedną mam tu, drugą mam tam. Markowna i las. Markowna jest tam. Trzy punkty. Okej, okay, czy ja chcę użyć, czy ja chcę dalej iść w parowanie, czy może kupić coś lepszego innego, bo już mam czwarty level, co wydawało się na umiejętności. Moc uderzeń zwiększa obrażenia broni w walce wręcz i zwiększa podatność przeciw kolejne ataki. Okej, okay, to ja mamy. Przepołowienie. Wykorzystujesz mistyczną energię, aby wykonać szeroki zamach o zasięgu 120 stopni, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom znajdującym się do 3 metrów przed tobą. Użycie przepowiednia zmniejszy twoją obronę 50% czasu zdolności. Okej. Okay. Tutaj furia też jest. Otaczające płomienie. Tworzy wokół rzucącego krąg płomieni, który trwa przez 5 sekund, powala wokół płomieni do 3 metrów. 3 od ognia na sekundę. Trwa 5 sekund. Okej, okay, a furia? Za każdym razem, kiedy zabijesz przeciwnika, wpadasz w furię. Podczas furii będziesz otrzymać trwającą 3 sekundy pieniądze do obrażeń za każdego zbytego wroga. Efekuje się do 3 razy, zbijanie kolejnych przeciwników wydłuży czas działania. Jeżeli w ciągu 3 sekund nie zabijesz żadnego przeciwnika, wyjdzie z furii. 1% do obrażeń za każdego zbytego przeciwnika przez 3 sekundy. Ej, to nie jest tak złe. Dobra, to bym sobie to kupił. Mogę ulepszyć? Nie, bo kosztuje 2 punkty. Okej, okay, poziom wtajemniczenia. Nabiło się całe. Poza premią procentową za każde 10% poziomu wtajemniczenia przyznawane są specjalne zdolności pasywne. Za 10% poziom. 50% więcej, 50 punktów zdrowia więcej. Spoko. Okej, czy ja chcę coś ulepszyć, czy ja chcę na to pozbierać? Szczerze, mogę chyba to odpuścić, ale na pewno bym chciał to zbuffować. Dobra, moment. Jak ja mogę, kurde... O dobra, bo z tego też muszę korzystać, to niech to ma. To jest co? Zwiększę maksymalną furię. O dobra, to będzie lepsze. Proszę. Dobra. Dalej, co tu jest? Tu nie chcę sprawdzać. Jak zmienić broń? Jest ekwipunek. Tutaj co? Miecz krótki. Lepszy, ale potrzebuje levela.
Pass, level, level, level. Wszystko na level, potrzebuję. Dobra, organizuj. Dobra, jak zmienić broń? Halo, to jest zmienić na pistolet. Spacja to jest użycie furii, czy tam gniewu. Tutaj nic. To jest zwykły cios, to jest przejście. Jak nie lubię czegoś takiego. A, jeszcze Katarina sama ma level. Zobaczmy. Odbudowujemy oczywiście amunicję i wewnętrzność. Okej, to może zrobimy dwa razy siłę woli, a raz dychę. Będzie lepiej mi się wydaje. O, ciekawe. Nie wiedziałem, że mogę ją tak po prostu wysłać na coś. Intrygujące. Broni białej, amulety i tak dalej nie ma. Pokaż mi mój ekwipunek, że ja mogę to dać. Mogę dać tak i mogę wyposażyć. Dobra, ale to już jest o wiele lepsza organizacja ekwipunku niż na padzie. No 13 minut, kiedy? Nie mam bladego pojęcia. Zwarcie z dystansu. Dobra, ale ona jeszcze miała te testy. Właśnie był kiepun krwi i ogólne. O właśnie, zobaczmy. Ogólne to jest co? Przypływ tutaj, śmietowy pocałunek. Tak, to chcę, to chcę. To wymaga jednego punktu. Aha, i dalej musi mieć poziom 5, żeby mógł to ulepszyć dalej. Okej, 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 okej. Więc dalej do tych zapomnienia. A, tutaj wymaga 2 punktów, żeby to wykupić. Zwiększa prędkość ataku. Okej. Okay. Zwiększa obrażenia, też spoko. Zwiększa moją obronę. 5% naszej magicznej przedmiotów. Spoko. To było ogólne. Co mamy tutaj na przykład? W momencie śmierci Katarina wywoła ogromny wybuch. Uniknięcie ran, szybkość ataku. Plus 20 do wszystkich odporności. Co nazywa punkty, jak i procentowe. To potrzebuje 2 punktów. Okej, okay. Nie powiem, niezłe. Tutaj więcej zdrowia. No, ciekawe, ciekawe. Ale nie, na razie stawię to tak, jak jest tutaj. Ej, też dobre. To myślę, pójdę na kolejną akcję. Dobra, ale ciągle, jak zmienić tę broń? Ja pierdzielę. Boże, zaś użyłem tej. Dobra, moment. F, G, H, nie. J, nie. K... L. Okay, P nic nie robi. U też nie. To jest teleportacja. Pod R. Jeszcze mogę sobie tu najechać, po prostu myszką bym to wiedział. No dobra. Już wszyscy dawno wiecie, że jestem po prostu skończonym idiotą, więc nie ma co się zbytnio rozdrabiać na czymś takim. Mamy kolejną kaplicę. Kaplicę znowu. Premia do obrażeń! Okej, okay, to jest właśnie lepsze w graniu w takie gry na klawiaturze, bo grać w prostu się. Takie grupki jest lepsze, kiedy gramy właśnie, bo Katarina może to... Może ich ten... Może atakować, zwrócić uwagę, ja mogę do nich po prostu strzelać, to jest szans. No i pięknie. Oj, proszę! Mamy teleport! Miau.
Uwaga. Jeszcze naprawdę jestem ciekaw, jak szybko Van Helsing może to atakować, nie? Potem wiecie, jak takie, o, proszę, mamy tego. Mamy jakiś mini obóz, wyobrażacie sobie? Jest taka akcja, pyk, nie jest. Tylko... Wiecie, nawet animacja nie wyrabia po prostu z tym, jak on naciska ten spust, jak faktycznie jest atak, nie? Coś jak Dante, kiedy naparza się strzały. Good day to you, sir. No greetings for me. Where are your manners? I didn't send you away with a warning sign, did I? Well then. I came on behalf of the village alchemist. I ask you to remove the curse you put on the poor man. But that was a rightful curse. He said we were frauds. In the name of science. It might even be true, but he has suffered enough, and I need his help. We could come to an agreement, you know. You and me. What do you want? I have all sorts of strange trophies from all sorts of strange creatures, see? In my traveling cabinet of curiosities, I need the skull of the legendary Snowpelt. Okay, czyli... Powiedz coś za coś. Jemu przyniosę czaszkę pewnie jakiegoś takiego, powiedzmy, bossa slash minibossa. Wróć na odwrót, minibossa slash bossa. A po prostu twardszego wroga, a on zdejmie klątwę. No, I help you, you help me. Wiadomo. Upoluj niebezpiecznego srebrnoskórego. Okej. Okay. Tylko właśnie nie jestem pewien, gdzie na mapie mam kogo, mam co oznaczone teraz, nie? Dobra, tutaj klikam, jeśli mogę przenieść tutaj. Zobaczący raz cygański tarcz. I don't have any healing potions. Sygna partyzanta, nie? Pyk, szybkie przemieszczanie się. Dobra, ale potem trzeba wziąć, kroczyć się na dupcać! Oj, oj! No, 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 brawo, i teraz bym się to na dupcanie przypłacił życie. Jak w końcu człowieku. Forku czy. Nie wie czym on jest tak naprawdę. Dobra, mamy to. Katarina. A odnawia się, dobra. 60 sekund. Idziemy na razie tędy. Ale widać, że bez Katariny to się trochę słabo walczy. Stop. Jezu, jaka tu jest grupa! O! Dobra, to się dołączę. No i to kurde, narzekać nie będę. Bardzo ładnie się wymietli, jak dostałem ekspa za wszystko. That high in the mountains, where the snow never melts, the giants live. Sometimes they come down to hunt in this forest. Może uda nam się jakiegoś upolować, kto wie. Okej, okay, idziemy dalej w takim razie. Tutaj mamy skrzynię ze skarbem. Lekkie skórzane rękawice i zwykłe skórzane rękawice. Kolejna skrzynia ze skarbem. Ciężkie buty. Dobra, zobaczę, czy mogę coś ubrać. Mogę skórzane rękawice ubrać. Poproszę. Oczywiście staje tak, że mnie atakują. Tutaj te są gorsze. Te. Lepsza ochrona. A są buty, dobra, to zamieniamy. Na sprzedaż. Olbrzymi miecz będę miał później do wzięcia. Bicie 27%. No tego borgowiańskiego miecza krótkiego jest gorszy, więc... Nie wiem, czy będę chciał to wziąć. Zobaczymy, co to jest. Trofeum! Kurde, jak Geralt będę mógł z trofeum chodzić. Ciekawe, co będą dawały. Dobra, czekaj. Tu i o. Wyposażenie, zobaczmy. Rękawic jej nie dam. Okej, okay, co jej mogę dać? Pistolety. Amulet, dwa pierścienie.
zbroję i broń białą. Spoko. No to poczekamy sobie jeszcze. Ile tu jest tych małych, tych zatrudniających gówniarzy, nie? Czy może gówniarzy? Tych cholernych skurłysynów, którzy mi się strasznie nie podobają. I need healing potions. A ty potrzebujesz, a co ja mam powiedzieć? Jaki lul się na mnie rzucił teraz, no halo! No wydłupieć ode mnie, ludzie! Wow, to nie ma liści, co? 10 kundli się na mnie rzuciło, ja się nie mam na kogo odpędzić. Odzyskuję manę. Co on tak niszuje do nich, no halo? Bez najwięcej co mogę robić teraz, nie? Pojedyncze strzał oddać, tylko nawet nie mam jak dobić jednego celu. I don't have any healing potions. No Jezu, co tu ma być? Pewnie jeszcze ci niech przylecą. A wyssanie many, to nie jest ten! To nie jest niszy, bo nie many z sobą, dlatego ja tak mało tego mam! Przywódca stada, zwiększony poziom życia, wyssanie many wyjątkowo szybki. To zdychaj z łaski swojej! Ja pierdzielę, no nie wierzę, ja tutaj chodzę jak idiota, się myślę, co to jest za lisi. Po prostu manę mi ssała, całe stado mi manę ssało. Masakra. Magiczny pancerz, ten jest lepszy, więc sobie go założę, a ten mogę dać Katarinie. Rękawice są gorsze, te także, te także. Dobra, jak tam level? No, powoli do przodu. Wilcza łapa. Plus 2 do bazowej furii, plus 2 do bazowej siły. Okej, okay. Spoko trofeum, nie powiem. Ale kurde, jak ja się wycyckałem teraz po prostu z tych potek leczniczych, nie? Mam takie pytanie, jakim cudem ja po prostu wydając zwykłą kasę, czyli złoto, się leczę? To jest takie dziwne rozwiązanie. Pack leader must be hiding in this hole. Promise me you won't start with one of your monologues. I am the hunter. You must make an impression here. He will tear you apart. I don't have any healing potions. Dobra, teraz wymiana. Let's go. I need healing. Uff. Okay. O, gdzie rewolwer nowy? Gdzie on jest? Zobaczmy. Tutaj. Rewolwer bębenkowy.
lepszy. No nie ma tego lifesteala niestety, ale ma więcej damage'a, więc to sobie z chęcią wezmę. Ale za to możemy dać Katarinie. Zużyło się miejsce. Miecz obosieczny. No, dokładnie takie samo ma statystyki, jakie ma ta broń. No, prawie. Ma trochę więcej damage'a, więc w takim razie ten miecz dajemy Katarinie. Teraz ten miecz. Dalej lepszy. O ciupinaczkę lepszy, ale lepszy. To jest najważniejsze. O, tutaj drugi ten mamy. No to ja mu to pokażę. Dobra. Reorganizuj. No, miejsca jest mało niestety. Jeśli chodzi o cokolwiek na wrzucu. Chodzi o... Wróć. A mało miejsca na cokolwiek. I need healing potions. Dobra, widzę, że używanie tej aury leczniczej to jest maska, jeśli chodzi o walkę. W ogóle. Pobiegajmy. Dobrze. Pobiegajmy znowu. Zatknijmy. Pobiegajmy. Zatknijmy. Dobrze. Zatknijmy. Dobrze. Dobra. Niestety zużyło mi drugą szansę. Ale od tego jest opcja, żeby się wyratować, prawda? Dlatego właśnie lubię takie energie. Some healing potions would be nice. Okay, kolejne pierścienie i tak dalej. Kurde, to jest lokacja, w której chyba wręcz powinienem być na ten moment, więc... Powiem, odrobinę mnie dziwi fakt, jak ja tu pierdolę stoję. Może być bardzo inna wejrza, i ja taki grubki. Lecz mnie. A on tak, jestem. Kudam. Większych czułości, dobra? Dobra, zobaczmy. Mam atut, upiór. A nie, to Katarina ma atut. W życiu po życiu każdego ducha następuje moment, w którym przechodzi on na kolejny etap nadnaturalnej egzystencji. Od tego momentu nosi on nazwę upiora. A, Katarina jest upiora, okej? Okay. Potrzebuję chwili spokoju, żeby się... Okej. Zdrowie i obrażenia wzrosły. O jest! Śnieżny skór. To jest gdzie w hotel. I don't have any healing potions. No, dobi. O, horna błyskawica jeszcze jest. Ciekawe. Wisior z ametystem, pogański talizman, miedziany talizman i pierwsza łapa. Nie uniszczysz więcej przedmiotów, wyrzuć niepotrzebne z ekwipunku lub sprzedaj w osadzie. Dobra.
portal, tylko nam pozwala na osadę powrócić do miejsca, samo miejsce, które jest inkaustowej bramy w osadzie. Okej, dobra, ale oczywiście mogę też dać co nieco Katarinie. To też wystarczy. Okej, ten jest troszkę lepszy, więc to sobie dam. Ten od Katariny jest lepszy, więc dam jej go. Trzymaj. Trzymaj. To na pewno. Tu mogę to teraz nosić, więc zamieniamy. Ten nasz gorszy możemy dać Katarinie. Chyba. No tak. Proszę, trzymaj. Budki. Brona większa, ale jest poza tym. Dobra, tutaj. Pogański talizman. Zamiast tego moc zaklęć. Tutaj moc zaklęć DPS, ochrona moc zaklęć plus 2. Poza zatrucie, że widziałem. Lifesteal przy każdym trafieniu, to mi się podoba akurat. Nadzwyczajny pierścień. To sobie bym założył zamiast tego. Bazowe szczęście, bazowa odporność fizyczna. Okej. Okay. Zamiast tego to możemy dać. Dodatkowe 3% odporności na błyskawice, odporność na zatrucie. To się przyda, myślę, Katarinie. Siła woli, bazowa odporność na zatrucie. Też możemy dać Katarinie. Dwa obrażenia od zimna, to jest bez znaczenia. Dobra, tutaj jest co? Zaklęć i DPS. Szansa na magiczny przedmiot. Bazowa wartość uników. Trzymane za każdego zabitego przeciwnika. Nie, takie sobie. To jest tak ogólnie dobre, to możemy dać Katarinie. Tutaj możemy dać powiedzmy na przechowanie. To dam sobie. To damy też jej. To też jej. To zostaje. Pas nie mamy żadnego, więc zakładamy. Buty. Jak to mogę dać? Daj Katarinie z shiftem i prawe. Okej, okay, to mi się bardzo podoba, że jest skrócik na to. I okej, okay, z tym wszystkim idź na zakupy. I'll miss all the fun! Ja tam daleko nie zajdę. Tutaj zobaczmy. Bazowe punkty zdrowia. Plus 27. I to tyle. Plus 2 do bazowej furii. 52. Dobra, może być. O, właśnie, problem z Katariną. Czy właśnie, czy ona może mieć to? Nie, nie może, więc to nie ma sensu do porównania. Dobra. Zamieniamy w takim razie. Umiejętności. Mamy level i mamy kolejne 3 punkty do wydania. To możemy tak. Czy ja chcę podbić furię? Myślę, że tak. Myślę, że warto. O, może wpadł też coś jeszcze. O, to na przykład. Przywraca więcej zdrowia. Szkoda, że nie mogę cooldownu mu tu zbić. O, a propos. Zmniejszy się o 5 sekund. Honey, I'm home. Okej. Okay. I regeneracja 10 bez maksymalnej many. Też spoko. 10 poziom zdolności. 5 poziom zdolności. Dobra, czyli musimy to buffować. Dobra. Zwiększa obronę. Pasywka, kontra i tak dalej. Dobra. Te iluzje mają jeszcze więcej zdrowia. Kończy zdanie, wychodzi zdolność. Aury. Jezu, tutaj tak dało mi się tak tym bawić wszystkim, to jest masakryczne. Oczywiście najlepiej to by było od razu dostać maksimum wszystkiego, nie? I wszystkim tak chodzić na maksa, ale sobie w tego typu gierkach akurat jak się coś takiego zrobi, no to potem nie ma fanu. Jak się one-shotuje, się wszystko one-shotuje, to nie mogę dać jak to chcą. Często, że się regeneruje też sam, nie? Tylko właśnie tylko poza walką tak się szybko regeneruje. Niestety w walce jest to niemożliwe, tylko jest to mocno obniżone. Ale ma to też sens, bo wiadomo,
Pan Helsing, czy jak to jest włoch tam, gdzie walczy, nie może się lecieć tak samo jak to. To było do walki, bo to jest potrzebne. I need healing potions. Proszę bardzo, olbrzymi miecz. Zarobem. Niestety włosy sami złapali. O, super. No. Łapy precz. No Jezus, od jednej grupy do drugiej, no naprawdę, ja to mam. Nie, taką ogromną strzelę. Z niepłaną przyjemnością. Ją gdzie chciał? Po kolei. My wszyscy na raz, ołowiu wystarczy dla każdego. Not possible. To taki silniejszy tył w ogóle tam jest, widzieliście? Gdzie właściwie? Gdzieś. Wódz to jest ładny jeszcze. Zmiana. Dobra. I teraz. A nie, to jest ten średni. Tutaj, woda. Gdzie on jest? To się teleportuje z Kubania w ogóle. Mam go. Każdy muszę to klikać wszystko, że to się nie zbiera samo. To jest ciekawe, mogę włączyć w grze automatyczne wyposażanie jakichś przedmiotów, ale nie mogę włączyć automatyczne zbieranie. Ja nie jestem mi trochę wpadają. To jest chyba trzeci dzisiaj. Okej, kolejna kapliczka na mapie jest oznaczona. I wish I could make a joke about your childish worries, but the werewolves seem to have you. See how they avoid the scarecrow. Ciekawe, co? Wilkołaki unikające stracha na wróble. Wilkołaki. Pewnie będę częściej nazywał go wilkołakiem niż wilkołakiem. Wiesz, z automatu jakby. Okej. Czekaj. Bo jeszcze strach na wróble. O, come on! Co się wini, to co odpaliłeś? Bezskrzydły mesjasz, nieuważność fizyczna na ogień i sygly ranienia. Co to jest sygly ranienia? I don't have any healing potions. No już wiem. Dobra, spokój. O Jezu, kunie mnie jedynie. Wymiana. To jest właśnie to, ja mogę je przecież zajmować kilka strzałów i się druga szansa aktywna. Typowana właśnie. Podejdź. Zginiemy w wrogu. Czy w ogóle wrog w tych kobiecie przy dupach stanie? No come on, ich tu jest więcej niż ja mogę zareagować w ogóle. I need healing potions. No.
A, Katarina ledwo wstała, to już padła. Żyje? Żyje. Oj, nie mogę się tu odrodzić. Spoko. Wow. What is that? You didn't recognize it? That's the ink. The dark material of creation and dreams. But that's a myth. Borgovia is the only place where the ink leaks through the cracks of the world. So you can enter the ink here? Yes, and then you can travel below or behind this world and appear at certain places. That's the ink walk. Oh, you mean teleport. That is such a cliched word. Okay. Ciekawe. Dobra, no tutaj nie mamy wiele do zrobienia. No, mógłbym ewentualnie iść po tego, nie? Ale... Cyganów chyba też była ta. Ta. Też był chyba kupiec, tak mi się wydaje. A jak nie, to po prostu odłożę zbędne rzeczy do Katarzyny i ją wyślę. Safi. Jakaś jest jeszcze. Tajemniczy klejnot! Come closer, stranger. You are not afraid of me, are you? Patrzcie, jaka to jest różnica w ogóle między tymi pistoletami a tym muszkietem. O! Spik! 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 Spik, mówię! Praktycznie jeden strzał to jest one shot na takiego. Bezimienne ognie? You took my name! Careful, this creature feels strong. Nie zabrałem ci imienia, zgin, przepadnij zły duchu. Nie zabrałem ci imienia. I didn't take your name. You didn't. Okej, okay. Nie, ale Katarzyna zna. Bezpiecznie może, nie, i nie chcę wyrządzić ci krzywdy. No, and I mean you no harm. No, no, you lie and seek to destroy me. But I'll give myself a name and destroy you. Yes, that's it. I am the destroyer. Okej, czyli to chyba... Też ma sobie ranienia, widzę, ale dobra, to pójdzie. I don't have any healing potions. Sporo tego zostawił. Okej, okay, to też taki powiedzmy mi, bo czekaj, czy faktycznie ona znała, kurde, imię tego. Another dead soul. Don't say dead soul. We're not dead souls, we're corporally impaired beings. I'll try to keep that in mind. Żywi inaczej. Where am I? Marina will kill me if I'm late. Oh, he's clearly oblivious to his situation. Are you jealous? Nonsense! You can control other ghosts? Weak ones, yes. Want me to show you? Kurde... Pominąłem kurde biały. No dawaj, niech idzie. Make him follow us. I think I know how to help him. Okej... Okay. Pomóż duchowi odnaleźć wieczny odpoczynek. Czyli... Co mam właściwie zrobić? A, to jest ten! So we're showing him how he died? You have a problem with that? No, I'm curious. I was never shown my own death. I'm anxious to see how this experiment ends. That's cold. Even for a ghost. Well, if you're so squeamish, don't do it. Take him to a sacred place and help him go into the light or something. Perhaps I should. One corporeally impaired being is more than enough around here. Aha, czyli jest teraz wybór. Albo pokażę mu, że on nie żyje i być może będzie walka. Kurde, ale jak mam opcję, żeby coś innego tu zrobić, to z chęcią bym to zrobił, nie? Are we taking him to the altar? That's the idea. I don't care for that. I think we should find where he died and show it to him instead. Hoping to find a soulmate. Please, he's way beneath my standing. Although he would probably be better company than I currently have. Oh, God.
Okej, okay, mam. Dobra. Czekaj. No kurde! Ale dobra, czyli albo pokażę mu jego ciało, albo idziemy do kaplicy. Co jest? Come on! Co jest? Czemu nie mogę się ruszać? Dobra, ale skoro mamy już ogra... O! Ty, kurde, ten myśli, ty? Ej, to jest ostrze mrozu, o kurde! Ej, bardzo cwane, bardzo cwane. Miejsce ziemię. Ten brak Kataryny naprawdę trochę mnie gryzie w dupę, nie? No patrzcie to, no to jest ostrze mrozu! A sword in a stone. Why does this sound so familiar? I can't pull it out. I need some weapon oil. Or maybe you're not the right person. Fire. Progress and science. Myślę, że to są ludzie, a to są po prostu jakieś roboty, czy tam maszyny. Tutaj wróciliśmy poniekąd do punktu wyjścia. Chodzi o początek odcinka. Wróć, chodzi o sam początek odcinka. Dobra. Jeszcze tutaj mamy. Okej, okay. Mamy jeszcze skrzyżowanie. Może jednak nie. Może to jest właśnie to miejsce, gdzie muszę pojechać tak długo. Żeby lepiej tego questa wykonać. Chyba, że to jest ten cały Sołtys. I understand. Thank you. When I'm ready to go, will you help me go like that? Will you take me here? If that is your wish. Oh, Van Helsing, you do love me. Come here, you. Don't you even try. Okej, okay, dobra, czyli jednak tu miałem go przeprowadzić. Okej, okay, czyli dobrze jednak, że nie sprowadziłem, że jednak poszedłem do tego trupa jego od razu. Kapliczka relikwii. Otrzymujesz premię 10% do znajdywania magicznych przedmiotów. Proszę. Trochę zbroi. No i mamy tego tu jest ten sołtys, zdaje się. Dobra, level jeszcze. Kurde, gdzieś dwa levele mi się zbiły chyba, bo nie wydałem punktów w ogóle. Dobra, to tak. Dwa punkty tutaj nabijmy troszeczkę. Jeden tu. Okej. Okay. Teraz umiejętności. Mamy 3 punkty. Mogę wydać tutaj na coś. Na przykład na to, ale nie. Myślę, że trzeba ten lepszy cios ulepszyć na najwyższy poziom jak najszybciej. Po to będę mógł się brać za resztę. O, biegłość i wtajemniczenie. Od 5 poziomu można ulepszyć umiejętności za 1 punkt umiejętności. Niektóre z nich można ulepszyć do 10 poziomu. Okej. Okay. Dobra, zabierę stąd. I co mamy tutaj? Wściekły cios. Otrzymujesz 1 punkt furii za każdego przeciwnika zabitego ciosem. Otrzymujesz 10 punktów zera za każdym trafieniu zabitego ciosu. Okej, okay, czyli... Jeśli zabiję, to dostaję, to się leczy o 10, ale to musi być właśnie maksymalny poziom. I kosztuje 1 punkt. Tutaj precyzyjny cios, atak ignoruje procent obrony fizycznej i zadaje obrażenia. Silny cios, więcej. Nauki dopalacza. Dobra, to nie, to jedziemy. Im szybciej to odblokuje, tym lepiej dla mnie. Jak się będę mógł z normalnych ciosów po prostu leczyć, no to z wielką chęcią. Tutaj 3. Dobra, żeby była trochę bardziej wytrzymała, mam nadzieję. A, jeszcze te umiejętności ludzi. 2 punkty. Tutaj przejmuję te, albo mogę dać leczenie większe. Albo tutaj. Więcej zdrowia. No, chyba... Tak, to jest tutaj. Do punktu wygubię jej to. Przyda się. A,
to jest jakiś wędrowny kupiec, to nie jest ten sołtys. At last, someone with proper weapons. Get me out of this unholy forest alive, and I will be grateful. I'm afraid I can't do that. My path leads me straight to the heart of darkness. Right. To the darkness, then. Could you at least escort me to the Romani camp? I could do that, yes. No spokojnie, bo już wyczyściłem praktycznie całą ścieżkę do nich, więc... Chodź, mordo. Aha, no tak, jak na złość oczywiście pojawi się cała masa przykłasów. Dobra, czekaj. O Jezus! Boże, kiedy ja to zmieniłem? Ja się stałem, dlaczego ona nie atakuje? Ja zmieniłem jej przez przypadek formę. Zanim kiedy? O kurda, to jest ten, do nauczenia się dopiero. Myślałem, że ona to od razu odblokowała. Ale nie, to jest pasy, które muszę jej dopiero sam odblokować. Okej, good to know. Czołem. We made it! I can hardly believe it! Thank you, stranger! Take care. Okej, eskorta kupca. I punkt umiejętności dostanę. Lubię to. Dobra, to pyk. Już mamy bliżej do lifesteala z tego. Dobra, mogę samemu tutaj coś z tego bać, ale dobra, to co ma. But I'll miss all the fun! Idź kupuj. Tajemniczy klejnot. Klejnot o charakterystycznym kształcie. Tylko do czego pasuje? Dobre pytanie. Okej, kurde, kiedy ona wróciła? Nawet nie wiem. To będzie... Chociaż, kurde, może z dystansu mogłaby bardziej atakować. To lepsze dla niej. Ma level 6. Zachowanie i tak dalej. Obrona, wsparcie. Okej, to kup 5 eliksirów życia. Spoko. Okej. Dobra, no to w tym odcinku to będzie tyle. W kolejnym udamy się na północ do tego leża, w którym będziemy właśnie musieli sobie prawdopodobnie poznać sołtysa. Ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Cześć!